Dzień dobry, niech 12 października 2023 roku będzie dniem zwycięstwa selekcjonera debiutanta, co nigdy nie udało się w XXI wieku. Niech dla reprezentacji Polski będzie zwykłym dniem w biurze. Myślę, że te dwie rzeczy, chociaż skrajne, za bardzo od siebie nie odbiegają. Wszyscy jak tutaj siedzimy, za chwilę przedstawię moich gości i państwa gości. Kibicujemy oczywiście biało-czerwonym i nie chcielibyśmy poczuć się jak Austriacy 33 lata temu i rozpocznę może od cytatu. Na 10 minut przed końcem meczu komentator austriackiej telewizji Michael Kuhn informuje: jeśli właśnie państwo przyszli do domu i włączyli telewizor, niech państwo nie sądzą, że zwariowałem. Muszę państwu powiedzieć, że gramy z Wyspami Owczymi i jest 1-0 dla rywali. Wreszcie 90. minuta. Proszę państwa, ja się gotuję tu w Landskronie, krzyczy speaker Gregersen. Co za emocje. Jeśli wcześniej w szeregi Austriaków nie wdarła się panika, to teraz już z pewnością jest obecna. Co można jeszcze powiedzieć, kiedy zobaczy się tak piękną bramkę? Ach, proszę. Proszę państwa, tak, to koniec, koniec. Wyspy Owcze wygrywają 1-0. Torkil Nielsen, Wyspy Owcze, Torkil Nielsen ustawia się do zdjęcia z Jensem Martinem Knudsenem. Dwaj bohaterowie meczu z Austrią. Jeszcze króciutki cytat na koniec, bo autor tej oto książki w 2007 roku w pożegnalnym meczu spotykał jednego z bohaterów, czyli Knudsena, który grał w charakterystycznej czapce z pomponem. Dzięki czapce z pomponem stałeś się najbardziej rozpoznawalnym farerskim piłkarzem. Dlaczego ją nosisz? To zabieg marketingowy, pada pytanie do Knudsena. Jakieś 20 lat temu rozciąłem głowę. Żeby zabezpieczyć szwy, poprosiłem matkę o uszycie czapki. Rany się zabliźniły, a czapka została. Pamiętacie ten mecz? Pamiętacie tych bohaterów? Tak, pamiętamy. No, wolelibyśmy nie pamiętać farerskich bohaterów po dzisiejszym spotkaniu. Mam taką nadzieję. Ale wiesz co, tak sobie pomyślałem teraz na początku, że szkoda, że tak piękny magazyn literacki zamieni się za chwilę w zwykły, prymitywny magazyn sportowy i będziemy rozmawiać. Ale to za chwilę, za chwilę będziemy rozmawiali jeszcze troszkę o literaturze. O, o literaturze i o Wyspach Owczych. Będziemy mieli łączenie z Marcinem Michalskim, jednym ze współautorem tej książki 81:1, który też nam wyjaśni tytuł. To jest książka, która została wydana w 2011 roku, ale myślę, że się nie zestarzała, że Wyspy Owcze od tamtego czasu aż tak bardzo się nie zmieniły. A ten mecz rzeczywiście miał miejsce dokładnie 33 lata temu, ale nie na Wyspach Owczych. Nie na Wyspach Owczych, tylko właśnie jeszcze w Szwecji. Dominik, czy mamy już łączenie? Jeszcze minutka. A możesz gości przedstawić? A, przepraszam. Robert Podoliński. Dzień dobry. Mateusz Worek. Witam, i Michał Zachodny, dzień oczywiście dobry. Biało. Też autor książki zresztą. Tak, dzisiaj? Ale właśnie bez książki przyszedłem, tak się dziwnie czuję. No, to bez... Wiedziałem, nie dostałem tej. Ja też byłem współautorem z Czarkiem Kowalskim. Napisałeś jakąś książkę? Nie jeszcze, ale czytałem. Idę. No to kiedyś byłem w pokoju z Arkiem Onyszką i z Sepkiem. Oni też mają po książce, więc. Okay. To jest taka jedna przestroga przed dzisiejszym meczem, którą przygotowałem dla wszystkich. Druga to jest mecz sprzed 6 lat, oczywiście reprezentacji młodzieżowej. Gdybyśmy mogli spojrzeć sobie na skład wtedy drużyny prowadzonej przez Czesława Michniewicza, remis 2-2, uratowany w ostatniej akcji właściwie meczu przez Jakuba Bartosza. Wtedy graliśmy już w 10-osobowym składzie po czerwonej kartce dla Kownackiego. No i zobaczcie, całkiem sporo piłkarzy dzisiaj też może zagrać z Wyspami Owczymi. Myślę tutaj najbardziej o dwóch zawodnikach, czyli Wieteska, który jego pozycja, powiedzmy, w reprezentacji Polski w tym momencie może nie rysuje się w takiej perspektywie do podstawowego składu, ale kto wie. No i drugi to Świderski. Tak, no ja myślę, że formą poza Karolem Świderskim z tego grona piłkarzy na żółto, no Dziczek gra oczywiście solidnie, poprawnie, znamy Patryka i gdyby pewnie nie te problemy z sercem, to wydaje mi się, że ten chłopak byłby dzisiaj dwa poziomy wyżej. Natomiast Kuba Piotrowski, trzeba powiedzieć, że jako piłkarz robi wszystko, żeby zasługiwać na powołanie do reprezentacji i żeby trener się zastanowił, na kogo postawić, bo jednak to jest... A nie uderzył was ten ostatni mecz w europejskich pucharach i porażka 1-0? No wiesz, tylko że moim zdaniem Norsjeland gra najciekawszą piłkę w Danii. To jest klub, który naprawdę ma swoje DNA, ma swój styl, ma swoją siłę, ma swoją ciągłość jakby bytu i ludzie, którzy regularnie oglądają Ligę Duńską, bo pewnie my od czasu do czasu, to jeśli chodzi o to wrażenie artystyczne, powtarzalność, to oni nawet wyżej sobie cenią od Kopenhagi. No umówmy się, to jest też taki syndrom ludogorca, który zagra kilka poważnych meczów w sezonie, natomiast większość weekendów to czy pijesz kawę
godzinę przed meczem, mówię kawę w cudzysłowie, czy pijesz dzień przed meczem, to na większość drużyn wystarczy, bo jest po prostu bardzo duża dysproporcja. Natomiast sam Piotrowski, ja muszę powiedzieć, że się rozwija. 7 bramek już w tym sezonie. To są 3 gole w lidze, 4 bramki w europejskich pucharach. Dołożył chyba do tego 2 asysty. Jeśli trener szuka piłki prostopadłej, ciekawe, jeśli trener szuka troszkę innego ustawienia tego zawodnika na pozycji numer 6, chociaż Kuba też może grać na 8, to myślę, że na Piotrowskiego można liczyć. Nie każdy polski piłkarz robi w klubie tyle, ile Piotrowski. A nie macie wrażenia, że piłkarz najbardziej zbliżony profilem do utęsknionego i wyczekiwanego Kuby Modera? Bo dla mnie to jest bardzo podobny profil gracza, zdobywający teren z piłką, doskonale czujący przestrzeń, schodzący do stoperów, dobry strzał z dystansu, fajna zmiana kierunku gry. Bardzo dobrze się go ogląda i robi, tak jak Mati mówi, robi stały progres. Ciekawa postać. Z tymi strzałami z dystansu to jest ciekawa sprawa, bo jak pojechał obserwować go Michał Probierz, to aż sprawdziłem, co mógł zobaczyć. I wówczas Kuba praktycznie z każdej możliwej pozycji starał się uderzyć. 5 strzałów w tym meczu, chyba jeden celny tylko, taki faktycznie zagrażający. Mamy takiego polskiego Boniface'a, tak? Próbował z każdej absolutnie pozycji, tak jak, bo tam jeszcze też wynik był na styku, już sobie niestety nie przypomnę, ale naprawdę bardzo chciał pokazać, że to jest jego wielki atut. To porównanie jest bardzo zasadne, bo też jak sobie spojrzymy na 3 profile, bo spodziewamy się, że 3 pomocników środkowych zobaczymy w środku pola, to właśnie piłkarza, który już nie tylko podaniem wprowadzającym, ale też prowadzeniem piłki zdobędzie dla nas ten teren, prawda, tak jak określiłeś, w kierunku bramki przeciwnika, po prostu nam brakuje. Inaczej drybluje Piotr Zieliński, który raczej zdobywa sobie przestrzeń, żeby następnie zagrać piłkę, a inaczej też zachowuje się Sebastian Szymański. I wokół Szymańskiego w ogóle mam największą nadzieję, związaną także z Michałem Probierzem, że po prostu ustawi go tam, gdzie on się czuje najlepiej. To przeniesiemy się teraz, tak, za chwilę do tego wrócimy, do personaliów, a teraz przeniesiemy się na Wyspy Owsze, bo tam czeka na nas Marcin Najmichalski, właśnie współautor cytowanej przeze mnie na samym wstępie książki. Witam ciebie, Marcin. Powiedz, w jakim charakterze jesteś teraz na Wyspie? Reportera, turysty czy kibica, a może w jakiejś innej roli? Witam serdecznie, szacowny grono. Jestem teraz w roli przewodnika grupy turystów z Polski. Turystyka stadionowa. Od 3 dni jeździmy po archipelagu, zwiedzamy stadiony, zwiedzamy piękne widoki, zwiedzamy przyrodę. Spotykamy kibiców z Polski, spotykamy się z zawodnikami farerskimi. Będąc w Runavík przypadkiem spotkaliśmy Jensa Martina Knudsena, legendarnego bramkarza. Także przeżywamy przygody, jest tutaj w kraju zbiegów okoliczności, dzieje się dużo. A powiedz, jaki ma status właśnie teraz Knudsen? No bo powiedzmy, gdyby u nas takie legendy, to właściwie są rozpoznawalne, są hołubione, są zapraszane do studiów telewizyjnych, a na Wyspach jak to wygląda? Knudsen w ogóle, to jest bestia medialna. No, gdyby istniał kanał sportowy na Wyspach Owszych, Knudsen by go prowadził. Jest po prostu stand-uperem. Słuchaj, ogarniaj to prawnie i jedziemy na Wyspy. Knudsen to jest gościu, który z Alexem Fergusonem miał do czynienia w trakcie swojej kariery. On ma 1000 anegdot po prostu. Także jest świetnym gościem. Widzieliśmy się też tutaj z grupą polskich turystów. Byliśmy w Landskrona Bar w Torshavn. Spotkaliśmy się z drugim trenerem reprezentacji Wysp Owczych, Elim Hentze, który ma bardzo dużo ciepła i serducha dla Polaków, bo tutaj polscy piłkarze grali na Wyspach Owczych i grają. Także Eli przyszedł, odwiedził nas, podzielił się paroma anegdotami, między innymi anegdotą o Lewandowskim z Norwegii, który rywalizował o miejsce w klubie tutaj z Regve Jakobsenem, napastnikiem. Kiedyś będzie okazja opowiedzieć. Wasza książka, którą cytowałem i pokazywałem, napisana wspólnie z Maciejem Wasilewskim, została wydana w 2011 roku. Rozumiem, że materiały do niej też zbieraliście w latach wcześniejszych. Jak bardzo Wyspy Owcze od tamtego czasu się zmieniły? Jak ta książka może się zestarzała? Co byś przez te powiedzmy ponad 10 lat do niej dodał? No, zestarzała się o tyle, że pojawiło się mnóstwo anegdot sportowych, mnóstwo anegdot piłkarskich, ale też pod wieloma innymi względami. Wyspy Owcze się zmieniły. Wyspy Owcze teraz są, można powiedzieć, powoli stają się taką turystyczną Mekką, jak była wcześniej Islandia. Przyjeżdżają tutaj turyści z różnych stron świata. Lokalne linie lotnicze Atlantic Airways uruchomiły bezpośrednie połączenie z Nowym Jorkiem, otwierając się na rynek amerykański. Także jest tu coraz więcej turystów, coraz więcej komercjalizacji.
zmiany są namacalne, widoczne gołym okiem. Słuchaj, a wiesz, co mi nieprawdopodobnie się podoba w tych chłopakach, którzy grają w reprezentacji Wysp Owczych? Dzisiaj Sabina tutaj u nas rano opowiadała o tym, że praktycznie no nie ma czegoś takiego jak, nie wiem, Fareska Wax, że ludzie jakby nie znają w ogóle z twarzy partnerek reprezentantów Wysp Owczych. No może jest jakiś wyjątek, bo nie wiem, ja nie znam ich, to być może któraś jakby jest osobą publiczną w tym kraju. Natomiast no oni dzisiaj potrafią normalnie pracować i oni po prostu kochają pracować, żadnej pracy się nie boją. Ja dostałem dzisiaj, muszę wam powiedzieć, SMS-a bardzo ciekawego od Arka Onyszki. Pamiętasz takiego piłkarza, który się nazywał Jakub Bork? Jakub Oaborg, oczywiście. Tak, występował z Arkiem w Odense. Tak. Wiesz, co on robi dzisiaj? Wiem, obwozi VIP-ów tutaj. Ma swoją firmę transportową i wozi Czarka Kuleszę, Łukasza Wachowskiego i całą wierchuszkę Polskiego Związku Piłki Nożnej. Czyli no, nie ma czegoś takiego, nie wiem, grałem w piłkę w Danii, a dzisiaj to mogę się zajmować tylko określonymi zawodami, tylko skończyłem karierę, to był fajny kawałek życia, a dzisiaj po prostu pracuję, wstaję, jestem rano uśmiechnięty i robię kompletnie inne rzeczy. Marcin, to jeszcze chciałem... Jakub Bork jest milionerem w ogóle, to jest facet, który już nie musi pracować, on zrobił się fortuny na rynku samochodowym, on też obwoził nie tylko polskich VIP-ów, ale między innymi wnuka Roosevelta, obwoził księcia Danii, także wiecie. No, ale rzeczywiście... powiedz mi, to dlaczego on sam wozi, lubi? Słucham? To dlaczego sam też wozi, lubi? Po prostu lubi tę pracę, czy jak? On już tą firmę sprzedał udziały, po prostu zostawił sobie 3 ekskluzywne limuzyny i jak tylko ktoś na Wyspę Owcze ważny, a raz na jakiś czas ktoś, to po prostu bierze tą fuchę, FSF go opłaca i czerpie z tego przyjemność ogromną. Okej, czy jak Robert Podoliński wpadnie, na Wyspę Owcze, na pewno Borgo będzie woził. Zaanonsuj mnie, że będę. Ma taką limuzynę. Marcin, to jeszcze chciałbym... Z Borkiem wpadnę, Borgiek wozi Borka i Podolińskiego. Jeszcze chciałbym z tobą omówić ten cytat z waszej książki, bo dla mnie to jest uderzające, że no tak mnóstwo farerów uprawia sport i tak bardzo kochają piłkę, że rzeczywiście tam napisaliście, że kibice na Wyspach Owczych dzielą się na sympatyków Liverpoolu i Manchester United, ale mniejsza o to. To teraz cytat. Kopanie piłki na Wyspach jest tyleż popularne, co nierentowne. Farerowie mają hopla na punkcie futbolu. Jeśli wskazać 5 przypadkowych mieszkańców Wysp Owczych, to 3 z nich gra bądź grało w przeszłości w którymś z tamtejszych klubów. Co najmniej 1 ma w rodzinie reprezentanta kraju. Ich pasja może być jednak zaledwie sposobem na urozmaicenie życia, nigdy sposobem na życie. Piłkarze z Wagar są nauczycielami, pracownikami przetwórni i policjantami. To te profesje pozwalają im utrzymać rodziny, urozmaicić niedzielny obiad drogą suszoną rybą. Czy coś się zmieniło w kwestii profesjonalizacji na Wyspach Owczych w futbolu? Znaczy ja bym położył nacisk na to, że oni wykonują przeróżne zawody i też to są zawody intelektualne, czyli mamy piłkarzy, którzy są prezenterami programów sportowych, mamy piłkarzy, którzy, nie wiem, się sprawdzają na polu literackim. Tak bym to jakoś określił. No dokładnie. Poza tym trzeba pamiętać, że nie tylko piłka nożna na Wyspach Owczych. Słychać mnie? Tak, słyszymy oczywiście. Okay. Nie tylko piłka nożna, bo tak jakby jest 8 tysięcy piłkarzy zarejestrowanych na Wyspach Owczych, czyli 13% populacji gra w futbol, ale poza tym są piłkarze ręczni, są wioślarze, to są odrębni ludzie. Ludzie, którzy muszą się poświęcić codziennemu treningowi i też wkładają to w stop, z maksa, 100%. Słuchaj, gdzie ty jesteś? Takie piękne miejsce za twoimi... Chyba za szybą gdzieś, nie? ...plecami. I powiedz nam, jakie są te prognozy pogody, bo one są różne. Wczoraj słyszeliśmy, że będzie zdecydowanie cieplej niż wczoraj, natomiast dzisiaj rano spojrzałem na tę mapkę i pokazuje, że w Torszam to 35 metrów na sekundę wiatr i 7 stopni Celsjusza, deszcz odczuwalna pewnie w okolicach zera. To jak to w tej chwili wygląda, jak czujesz? Ciepło, zimno... Wiatr. Jestem w domu moich serdecznych przyjaciół Kingi, Iwana i Turland w Klaksvík, czyli w miasteczku, które jest słynne teraz. Za moimi plecami tego nie widać, bo nie ma ostrości obrazu, ale stadion Kaui gdzieś tam majaczy w dole miasta. Słuchajcie, no prognozy pogody się zmieniają i to rzeczywiście, jak we wtorek patrzyłem na prognozy wczoraj i dzisiaj, jest diametralnie różnie. Na ten moment wygląda to tak, że od 13 do 19 jest totalna ulewa i wiatr. Tuż przed meczem ma przestać padać, wiatr będzie dosyć spokojny, 10-11 metrów na sekundę. Czy plan twojej wycieczki dzisiaj zamyka się meczem? Koniecznie, oczywiście. Zainteresowanie jest spore na Wyspach dzisiejszym meczem Wyspy Owcze Biało-Czerwoni?
nie jest sporo. Oni mają już trochę przesyt. Nawet ostatnio na KO i Lille było tylko 2200 ludzi, ta frekwencja 2200. Teraz w ogóle w tym tygodniu są ferie jesienne na Wyspach Owczych. Czas, kiedy jest ubój owiec, spędza się owce z gór. Dużo farerów wyjechało na kontynent na wypoczynek. Ich ten mecz nie za bardzo elektryzuje. Obstawiam 2,5 tysiąca widzów, czyli w połowie wypełniony stadion. Słuchaj, dzisiaj dostaliśmy taką informację rano, nie wiem, czy możesz to potwierdzić, że 2 tysiące ludzi oddało bilety ze względu na brak Roberta Lewandowskiego, bo w zasadzie on był takim magnesem, że przyjeżdża piłkarz Barcelony na Wyspy Owcze i dlatego idziemy na mecz. A już zawodnicy Juventusu, Neapolu i innych klubów niekoniecznie ich tak mocno interesują. Prawda czy fałsz? Spal. To są przesadzone doniesienia i jeżeli ktoś oddawał bilety, to raczej Polacy. Mamy informację, że sporo Polaków zrezygnowało z biletów właśnie przez brak Lewandowskiego. Dla farerów to nie ma znaczenia. Oni wspierają swoich, oni są dumni, że mogą znowu zmierzyć się z chłopakami europejskiego, światowego formatu. A ty czujesz niespodziankę gdzieś tutaj, no powiedziałbym, pod nosem? Czy raczej myślisz, że charyzma, start, inna atmosfera, polski język w szatni, Michał Probierz, że to będzie łatwe spotkanie dla biało-czerwonych? Myślę sobie, że jesteśmy faworytem na pewno. Rzeczywiście nowa miotła zadziała tutaj. Młodość naszej reprezentacji plus to, że trener reprezentacji Wysp Owczych Håkan Eriksson jest na wylocie. On już dopełnia w grudniu swój kontrakt 4-letni. Myślę sobie, że na 99% ten kontrakt nie będzie przedłużony. Chłopaki też już nie będą się zabijać o niego. Jest gdzieś tam w tle nowy selekcjoner reprezentacji Wysp Owczych, także pogodowo handicap dla Wysp Owczych, mentalnie Polska tutaj pewnie ma odrobinę przewagi. No, wylądowali bezpiecznie na szczęście, więc... Ale wiesz, nowy selekcjoner ogląda reprezentację i będzie patrzył, kto poważnie podchodzi do obowiązków reprezentacyjnych, kto jest w formie, bo za chwilę nowe rozdanie. Jak zagrasz słabo... Tak, tego im nie można oddać rzeczywiście, że oni będą walczyli na maksa, niezależnie kto będzie na tej ławce trenerskiej, więc na pewno można się spodziewać nieustępliwej walki. Oni też się czują mentalnie pewnie przez tą pogodę właśnie, prawda? Więc wiedzą, że to jest ich plac, ich boisko, znają, gdzie tam wiatr będzie kołował, w której strefie boiska, skąd uciekali. Słuchaj, dopuszczasz taki scenariusz, że Wojtek kopie z piątki i musi się odwrócić, żeby ta piłka nie wróciła, nie wpadła do bramki, czy aż takiego wiatru dzisiaj nie będzie? Nie, stadion jest zabudowany z czterech stron, także tam tylko mogą być jakieś ewentualnie niekorzystne fragmenty gdzieś boczne. Okay. Czy w sztabie farerów jest coś od wiatru, tak jak to zasygnalizowałeś? Meteorolog jakiś? Słucham? Czy jest meteorolog jakiś w sztabie farerów, jakiś człowiek od wiatru, gdzie są wiry, gdzie nie biegać? Nie, oni to mają w DNA, wiesz, oni wszystko wiedzą, czują to. Czyli już wiemy, że jest... Słuchaj, już wiemy, że jest jeden błąd w sztabie. Trzeba było brać albo Monikę Wądołowską, albo Dorotę Gardias, żeby analizowała te wiry wieczne. Tomasz Zubilewicz, albo połączenie z futbolem. Tomasz Zubilewicz, połączenie z futbolem, on prawa obrona, boczne sektory boiska i tutaj mógłby to przeanalizować. Asystent w połowie zgrupowania wychodzi sobie do baru rozmawiać z kibicami. To mnie najbardziej zaskoczyło w tym wszystkim. Że oficjalnie, tak? No. Tak, dostaliśmy tu informację. Marcin, bardzo, bardzo dziękujemy ci za załączenie i za przybliżenie Wysp Owczych. Zbierasz w ogóle materiały do następnej książki, czy już Wyspy Owcze wyczerpałeś? Nie zbieram. Teraz pracuję nad monografią koszykarek Polonii Warszawa. Okay. Także przenosimy się... Aha, jeszcze na koniec no wyjaśnij ten tytuł, no bo ja znam, ale myślę, że tytuł jest intrygujący. To 81 do 1, a to jest też fajna taka anegdotyczna historia, czyli oddaję ci na koniec jeszcze głos. Rekord świata w piłce ręcznej, eliminacje grup jakichś tam niższych sfer, Challenge Cup w europejskich, Wysp Owcze, Albania, 81-1. Albańska Federacja pomyliła się, źle odcyfrowała zaproszenie na turniej, wysłała koszykarki na zawody. Dzięki piłkarki ręczne zagrały z koszykarkami i je rozgromiło 81-1. Słuchaj, Marcinku, to jeszcze ostatnie pytanko mam do ciebie, bo mnie zawsze, wiesz, intrygują te sprawy podróżnicze, turystyczne. No, muszę powiedzieć, że w dwóch krajach w Europie nie byłem. W Islandii i na Wyspach Owczych. Muszę kiedyś pojechać, chociaż poczekam chyba na lepsze miesiące, lepszą pogodę. Natomiast to jest, jeśli się nie mylę, 18 wysp, tak? Archipelagu? Tak jest. Jak ty się przedostajesz? No bo rozumiem, że to jesteś w Klaksvík, to jest inna wyspa. Czyli my mówimy tutaj, że to jest most, czy to jest łódka? Czy helikopter? Dzisiaj... Pokonamy dwa tunele pod oceanem w drodze do Tolszczam. Suchą stopą, nie w ogóle nie wjeżdżając na prom, dostaniemy się do stolicy. Jeden tunel pod oceanem będzie miał rondo, jedyne na świecie pod oceanem, 12-kilometrowy. Będziemy mogli sobie włączyć radio 97 FM i wysłuchamy pocztówkę muzyczną w tym tunelu. Lokalni muzycy tutaj stworzyli
przepiękny, taki ambientowy, tak, no, ambientową pocztówkę muzyczną dla tunelu. Także raczej połączenia, wyspowcze się rozbudowują, niektóre wyspy, takie najbardziej ościenne, no to jest połączenie helikopterem, ewentualnie promem. A powiedz, to jest, jaki to jest dystans? Jaki to jest dystans Tórshavn, Klaksvík i w jakim czasie pokonasz dzisiaj tę drogę? To jest 40 minut jazdy spokojnej samochodem, około 50 kilometrów. Okej. Okay. Super. Miniemy przez ten czas stadiony jakichś 5 klubów. Aha. Tak, każdy swój zarząd, każdy swój kilka sekcji od seniorów, old boyów po U7 dziewczynek. Okay. Marcin Michalski był z nami. Dziękujemy ci, Marcin, i życzymy ci przyjemnego, wietrznego dnia, jak to na Wyspach Owczych. Jeszcze raz pozdrawiamy. Bardzo serdecznie was pozdrawiam, dziękuję. Jeśli mówimy o Wyspach Owczych, panowie, o meczu tam, no to jedno zagrożenie to jest ten klimat, wiatr, a drugie to myślę, że to taki mit, który cały czas pokutuje, jeśli polski zespół wybiera się gdzieś tam w ogóle ze Skandynawii czy na Wyspy, czyli gra na sztucznej murawie. Robert, w ogóle to jest jakiś mit, że jakieś takie alibi, że jeśli zagramy dobry mecz, to jakby nikt, bo Lech chociażby zagrał wiosną dwa dobre mecze na sztucznej murawie, a jeśli przegramy, to ojej, bo sztuczna murawa. Nie, jest pewna specyfika, natomiast pamiętajmy, że teraz ta sztuczna murawa naprawdę ma bardzo wiele wspólnego z naturalną. Na pewno inny dobór obuwia, piłkarze wiedzą o tym najlepiej. Dużo teraz tych boisk... W Barcelonie nawet trenują, prawda? W Barcelonie pierwsze naturalne boisko w La Masi ma druga drużyna, plus pierwsza drużyna kobiet i U19 na zmianę z drugą drużyną kobiet. Wszystkie pozostałe zespoły trenują na sztucznej trawie. Włosi są w tym, to Tomek powinieneś być tego blisko. Primavera w grupie, w której będąc na stażu w Torino, który występował Torino, 12 na 16 zespołów gra na sztucznych boiskach. Dopiero pierwsze zespoły mają możliwość boisk naturalnych. To wytłumaczeniem nie będzie, zresztą do dyspozycji naszej kadry, dobre treningowe, pewnie boiska sztuczne. Problem pojawia się wtedy, kiedy często zmieniasz z naturalnego na sztuczne. Wtedy ryzyko urazów jest większe po prostu, ale to jest już sprawa sztabów medycznych. Nie powinno być problemu. Myślę, że przy tym wietrze to też może być ułatwienie zadbania o tego typu boisko. Nie będzie nam trawa przeszkadzała. Nie przeszkadzała Czechom, Mołdawianom, nie przeszkadzała również Albańczykom. Rozegrali tam kapitalny mecz. Robuś, ja przypomnę ci tylko, że wspólnie komentowaliśmy mecz pomiędzy Wikingurem a Lechem Poznań. Nie wyglądało to, jeśli nie dramatycznie, naprawdę słabo w wykonaniu. A tam wtedy też wiał, prawda? Na tej murawie. Wiesz co, tylko wtedy ja bym zrzucił na ten moment Lecha bardziej niż na stan murawy, okay. bo miejmy nadzieję, że się... Słuchajcie, Albańczycy potrafili, Mołdawia wygrała z Wyspami w czym, no spokoju, troszeczkę. Ale przypomnę ci tylko, że gra dzisiaj czwarta z piątą w tabeli. Mołdawia jest trochę wyżej. Czyli na noże. Przypomina mi się, jak w 2016 roku po Mistrzostwach Europy reprezentacja pierwszy mecz eliminacji Mistrzostw Świata grała w Astanie, prawda? Mhm. Z Kazachstanem i wówczas Adam Nawałka tak bardzo poważnie podszedł do tematu, nawet znalazł jak najbardziej podobny dywan, bo to nawet to, co wtedy było w Astanie, nie było taką sztuczną murawą, to był bardziej taki dywan. Oni później wymienili murawę, jak już miałem okazję być z Rakowem, to już była ta najwyższej klasy trawa. I też to podkreślał Michał Probierz, że ta najwyższej klasy sztuczna murawa, ona jest bardzo szybka. Zwłaszcza w takich warunkach. Szczególnie mokra, tak. Zresztą w wielu akademiach a jest podlewana. Inaczej się piłka odbija, prawda? Inny jest ten kozioł. Wiesz co, ale myślę, że przyjemniej jest bardzo przyjemniej grać na takiej murawie niż na imieniu Mario Kempesa. Panowie, ja może tutaj, wiesz, odkryję tajemnicę polskiego futbolu po latach i jakby historia braku zwycięstwa w Kazachstanie, w Astanie, była zupełnie inna. Ja mogę gdzieś tutaj uchylić rąbka tajemnicy, bo po tym spotkaniu Adam Nawałka zadzwonił do szefa sportu w Polsacie, Mariana Kmity, i mówi tak: cześć Marian, tutaj Adam. Mówi, tam pojechał? Mówi: słuchaj, tak to my się bawić nie będziemy, bo to ty jesteś winien straty tych dwóch punktów. Więc Marian zdziwiony mówi: ale o co ci chodzi? Dlaczego? On mówi: słuchaj, na drugi raz naprawdę szybciej działajcie z tymi służbami, bo przez to, że nie było Tomka Hajty z Matim, to my tego meczu nie wygraliśmy. Się okazało, że on nie miał ważnego paszportu. Nie można było polecieć do Kazachstanu na dowód na osobisty. No i... Czy to twoja wina? Nie, no Tomka bardziej i polskich służb, że nie załatwiły mu w trybie przyspieszonym paszportu, bo tak, ale, no ale, pamiętasz Adama, nie można było cofać. Co na wstępie wydaje się, że różni Adama Nawałkę od Michała Probierza, o czym zresztą Michał Probierz wczoraj na konferencji mówił. Adam Nawałka, wiadomo, był przesądny, przywiązywał uwagę do pewnych rytuałów, powtarzalności i tak dalej, aż do przesady. Natomiast Michał Probierz wczoraj mówił otwarcie, że on przesądny nie jest. Nie wiem, ile w tym jest gry, ale
Też Michał Pol, kiedy wczoraj rozmawialiśmy o konferencji, powiedział, że jest bardzo taki pozytywny odbiór selekcjonera. Myślę, że to jest coś nowego w przypadku osoby trenera Michała Probierza. Was to trochę zaskakuje? To jest zawsze tak, że to jest do pierwszego meczu. To wszystko jest zależne od gry i od wyników. Niestety taka jest prawda, jeśli chodzi o funkcjonowanie reprezentacji Polski, bo pamiętajmy, że w przypadku Adama Nawałki po pierwszych meczach nie było mowy o optymizmie. Wczoraj mieliśmy 9. rocznicę zwycięstwa z Niemcami w Warszawie 2-0 i to był mecz, który tak naprawdę odmienił nastroje wokół reprezentacji. Ale to nie był pierwszy mecz kadry Adama Nawałki, to był praktycznie no już nawet nie cały rok, ale tam no 11 po roku, miesięcy. Po roku negatywne, tak. gdzie odpadali piłkarze. Głównie kolejni. Górnika Zabrze. Nie wiem, Kosznik i inni. Tak. Adam Marciniak. Natomiast to, co łączy na pewno z Adamem Nawałką Michała Probierza, to atmosfera, jaką stara się zbudować wewnątrz tej drużyny, czyli więcej uśmiechu, więcej takiego pozytywnego nastawienia i tego bardzo brakowało. Wiadomo, to nie jest kwestia, nie wiem, techniki, taktyki, ale czasem po prostu nastawienia, z którym przyjeżdża się na reprezentację Polski. Jestem w stanie sobie wyobrazić, nie mam tutaj żadnych informacji, ale jestem w stanie sobie wyobrazić, że piłkarz, który przyjeżdżał na zgrupowanie poprzedniego selekcjonera, nie wyglądał tak tego przy wszystkich okolicznościach, jakie były wokół tej reprezentacji i nie były winą wyłącznie Fernando Santosza, dodajmy, nie przyjeżdżał super szczęśliwy. Znaczy nie, no słuchajcie, no generalnie dzisiaj po Santoszu, żeby ktoś był nieszczęśliwy, no to no nie wiem, no musiałby się pojawić późny Łobanowski, który się tylko kiwał, nie rozmawiał w ogóle z piłkarzami i na każdego patrzył. Podobieństwo zasadne. Na każdego patrzyłby arogancko. No, my mogliśmy się zastanawiać kilka tygodni temu, kiedy dostawał nominację Michał Probierz, czy to jest akurat najlepszy kandydat na ten moment, czy Michał w tym momencie zasłużył na reprezentację, ale jeśli mówimy o zdolnościach komunikacyjnych, budowaniu relacji międzyludzkich, gdzieś nie wiem, bystrości, fajnym żarcie, podejścia do chłopaków, gdzie dzisiaj jest język polski w szatni, myślę, że całe też rzesza asystentów czuje się zupełnie inaczej, bo jest doceniona, bo każdy się czuje dzisiaj ważną częścią tego sztabu. Jest kilka nowych twarzy, jest trochę młodości, trochę optymizmu. No to dopóki nie przegrasz pierwszego meczu ważnego, no to dlaczego miałaby ta atmosfera być zła przy okazji nowego otwarcia? Poza tym mam takie wrażenie, że zawsze jak się pojawia nowy trener, troszkę jest ściągnięta ta presja i ta przeszłość nie najpiękniejsza piłkarzy z ostatnich meczów. Zobaczcie, dzisiaj już nikt nie wraca do tych spotkań przegranych przez Santosza w dramatycznym stylu, tylko już jest takie wyczekiwanie, co będzie z tym nowym otwarciem, co będzie z kadrą Probierza. Już trzecie w tym roku do afery premiowej już nikt nie wraca. No, ale ja wrócę do jednego wydarzenia, bo muszę wam powiedzieć, że ostatnio doprecyzowałem, uściśliłem pewne fakty i chciałbym tutaj się z wami podzielić dotyczące tego fajnego Fernando Santosza, który zaprosił na kolację Łukasza Gawryjołka i Kubę Kwiatkowskiego. I była jeszcze jego małżonka. Więc muszę wam powiedzieć, że ostatecznie rachunek za tę kolację i tak trafił do sekretariatu Polskiego Związku Piłki Nożnej. Więc no fajnie ten Fernando, no ale ten jednak rachunek przyniósł Łukasz Gawryjołek do Polskiej Federacji, żeby za tę pożegnalną kolację z dwoma czy trzema ludźmi ze sztabu zapłacić. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o Fernando Santosza. Niech tam odpoczywa w Kajsz i ogląda dzisiaj w telewizji, mam nadzieję, zwycięski mecz reprezentacji Polski. A chyba bodajże przedwczoraj dopełnił się los jeszcze poprzedniego Portugalczyka. Tak, Paulo Sousa stracił pracę, już nie jest szkoleniowcem. Zobacz, co się dzieje. Santosz stracił pracę, Michniewicz stracił pracę, Sousa stracił pracę. No nie jest to dobry czas dla byłych selekcjonerów. Ale też dzisiaj będziemy mieli do czynienia z czymś dawno nieoglądanym, bo w jednym roku kalendarzowym, żeby debiutowało dwóch różnych selekcjonerów, tak jak teraz Fernando Santosz i Michał Probierz, to chyba mamy taką grafikę. Ostatni raz to było w 2009 roku, tylko że wtedy, no wiadomo, Stefan Majewski był takim trenerem tymczasowym i Franciszek Smuda dostał plan na to, żeby zbudować reprezentację na Euro 2012, czyli 14 lat temu mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że w roku kalendarzowym mieliśmy dwóch różnych selekcjonerów, debiutantów. Mówię o debiutantach. No jest to ekstremalnie też trudna sytuacja dla samych piłkarzy, prawda? No bo to jest, no było pytanie do Matiego Kasza wczoraj na konferencji prasowej o te różne koncepcje, no przecież czterech szkoleniowców, 14 meczów w kadrze narodowej i czterech trenerów, to jest w ogóle... No, i trzy pozycje Kasza. Dzisiaj może być czwarte. Pewnie najmniej zagrał na tej swojej naturalnej, nie, to oczywiście żartem mówiąc, ale to jest naprawdę ogromny chaos, jaki wydaje mi się również powodował wiele problemów tej drużyny na boisku. I robili wszystko, i Kasz, i Michał Probierz, żeby przekonać
wczoraj, że ten plan jest na najbliższe spotkanie, że wiedzą, co chcą zrobić. Też bardzo ciekawe zdanie widziałem w Gazecie Wyborczej, takie podsumowujące, puentujące to wszystko, co się zdarzyło tego dnia przedmeczowego, że plan to element, jakim kadra w 2023 roku jeszcze nie dysponowała. I fajnie, żebyśmy zobaczyli, już nie tylko słyszeli o planie, ale zobaczyli go dzisiaj. Rywal jest taki, który wymaga planu na rozprowadzenie, na znalezienie sobie wolnych przestrzeni, na znalezienie drogi do bramki, w pole karne nawet przeciwnika, ale też zatrzymanie drużyny, która ma grać znacznie odważniej niż to zrobiła w Warszawie i potrafi grać znacznie odważniej. Też jest to zależne od oczywiście wielu czynników. Nie mówię tutaj, żeby jakoś zbudować narrację o tym, że potężne Wyspy Owcze, absolutnie nie, ale jak oni chcą, to mogą zagrać bardziej odważnie, pokonywali u siebie Turcję, a to się nie zdarza stojąc wyłącznie we własnym polu karnym. Masz jakąś książkę o tym też, o tej Turcji? Nie, nie mam. Nie za często zdarza. Słuchajcie, umówmy się, w tej grupie, w tej chwili grali z Mołdawią, mimo że mieli piłkę. Mołdawia ograła ich spokojnie. Czesi tak robili z nimi, co chcieli, więc no... Ale grali cierpliwie, do końca nie. Dwa sposoby były, z nami Czesi robili też, co chcieli. Ale ja pamiętam twój wyraz twarzy, jak mijaliśmy Fernando Santosza. Nie wiem, czy to nie był pierwszy obrazek, który dał nam do myślenia na temat selekcjonera, który idzie przygarbiony bokiem w korytarzu i Mati tak stanął z boku, mówi, wiesz co, no ja za niego umierać to bym nie poszedł. I rzeczywiście to się za chwilę potwierdziło. Generalnie myślę, wiesz, że... troszkę było tak jak w wierszu Broniewskiego, wiesz, że ze spuszczoną głową powoli. Tak. Idzie żołnierz z niemieckiej niewoli. Mniej więcej szedł, tak to wyglądało. Człowiek. Ale utarło się, powiedzmy, że... entuzjazmu w tym nie było. Natomiast wiecie co, patrząc, no ja nie wiem, jakiego sposobu by trzeba nie użyć, żeby nie wygrać z Wyspami u nich, bo oni rzeczywiście, tak jak Michał mówi, grają odważnie. Albańczycy grali z nimi małą grę. Jest więcej miejsca na boisku, prawda? Zdecydowanie więcej, grają w innym ustawieniu. Zwykle u siebie grają 4-4-2, 4-2-3-1. Oglądając cały mecz... Panie trenerze, 1-4-4-2, nie zdałby pan egzaminu. Tak, bo ten bramkarz jest momentami najważniejszym elementem. Chciałem do niego przejść za chwilę, panie trenerze Borek. Ja grałem u trenera Borka i naprawdę duża przyjemność. Z wiodącą postacią, w końcu jakiś trener na ciebie postawił. W końcu, dziękuję. Robert mówi, a my zobaczmy statystyki. Robert jak Piotrowski, strzał z dystansu. Owczych meczów rozgrywanych na własnym stadionie w październiku, bo też to kolejny mit utarło się, że w październiku na Wyspach to gra się szalenie trudno. Zatem zobaczmy, jak radzili sobie goście w ostatnich 5 latach. Rok 2022, ten ostatni, nie było żadnego meczu w październiku. No i zdarzały się zwycięstwa nad Maltą, nad Andorą. Zdarzały się remisy. Tylko wielka Andora. Tak. Tylko wielka Andora się postawiła. Ale to jest zespół, który u siebie chyba cierpi przez to, że chce tym swoim kibicom wiernym pokazać troszkę odważniejszą grę. Na Albanię wyszli bardzo wysoko. Albania wykorzystała to w doskonały sposób. Dużo wyższe umiejętności indywidualne. Bardzo duża liczba pojedynków przede wszystkim Albańczyków. Dawali sobie... Rzut karny niewykorzystany. To była naprawdę... Albanię w tym meczu oglądało się super. Tak powinno się oglądać. Mniej więcej taki obraz mieliśmy Polska-Mołdawia w Kiszyniowie. Ernesta Muciego, prawda? Ernest Muci. Ale wiecie co, tam nie było słabego elementu. Jeśli chodzi o Albańczyków, każdy chciał grać jeden na jednego. Czesi kompletnie inna narracja, bo Czesi nie chcieli grać jeden na jednego, za to budowali wiele akcji bokami, duża liczba dośrodkowań. No ale w tym meczu, Robert, też jest scenariusz. Też dało się coś pozytywnego powiedzieć o Wyspach Owczych, prawda? Bo strzelili gola. Strzelili gola. Stały fragment to jest coś, na co warto uważać zawodnik z numerem 15. Na niego warto podkreślić, dochodzi do dośrodkowań. Fair? Poprawcie mnie, jeśli... Doskonały przy stałych fragmentach. Trzeba to podkreślić. Timing niesamowity. Jeśli zagrożenie, to on. Czy piłka dochodząca do bramki, czy odchodząca. W niego kierowanych jest większość dośrodkowań. Ale tak na dobrą sprawę, słuchajcie, to tyle. To tyle, bo czy Czesi z dośrodkowaniami? Ogromne problemy mimo dużej liczby graczy w polu karnym. Farerzy mają z dośrodkowaniami. Gra w ataku pozycyjnym, kiedy stworzą przestrzenie, to też musi być argument reprezentacji Polski. Więc świetny mecz na otwarcie dla Michała Probierza. Czegokolwiek byśmy nie mówili, Wyspy Owcze zagrają. Mam nadzieję, że ktoś to jutro odwoła. Jeszcze tylko warto podkreślić, dodać do tego, że i Czesi, i Albańczycy strzelali gole Wyspom Owczym po rzutach rożnych, tylko po rozegrywanych krótko, tak? W pierwszej tej fazie... Czesi chyba po bezpośrednim dośrodkowaniu. Nie, tam było rozegranie. I Aslani jeszcze miał przestrzeń do strzału z dystansu. Oni faktycznie zostawiają dużo przestrzeni, tu nie ma się czego obawiać, tylko trzeba grać w piłkę, trzeba być zdecydowanym swoich umiejętności. A mam wrażenie, na przykład w tym meczu pierwszym z Warszawy, my nie byliśmy przekonani o swoich umiejętnościach, o swojej wyższości. Absolutnie zgoda. Byliśmy bardzo niepewni.
Pochwalę tylko publicznie, nie pierwszy raz dzisiaj chłopaków Super Expressu za tę okładkę, no bo fantastyczna. Kto będzie doktorem Lecture, jeśli chodzi o reprezentację? Czyli to jest ten element, który chcielibyście zobaczyć dzisiaj, a nie widzieliśmy w pierwszym meczu, czyli większa wiara w swoje umiejętności. To jest ta największa różnica. Zobaczmy też na statystyki. Załączy nas piłka pierwszego meczu w Warszawie pomiędzy Polską a Wyspami Owczymi. O, przewaga w liczbach oczywiście jest druzgocąca na naszą korzyść, ale co z tego, jak mogło się skończyć jeszcze bardzo źle, gdyby nie przypadkowa ręka. Prawda jest taka, że kilka razy apelowaliśmy o to tutaj w tym studiu, żeby paru zawodników dostało szansę występu w kilku meczach z rzędu. Żeby mieli okazję zbudować jakby swoją siłę i swoją pozycję w reprezentacji. Żeby to nie było tak, że oni wchodzą z trzęsącymi się łydkami na stresie, że jak dzisiaj mi nie wyjdzie, to już w następnym meczu nie pojawi się na boisku. No jednak przypomnę, że blisko 30 meczów w kadrze ma już Sebastian Szymański. Oczywiście na różnych pozycjach i on też nie może ustabilizować swojego ustawienia w tej drużynie. No ale na Boga, ponad 80 meczów w kadrze ma Piotrek Zieliński, który dzisiaj zakłada opaskę i to gdzieś, mam nadzieję, że go przeniesie jeszcze na wyższy poziom odpowiedzialności za drużynę. No ale jeśli w takim meczu dzisiaj nie zafunkcjonuje ten środek, jeśli my nie będziemy suwerenem, jeśli dzisiaj, nie wiem, ten tercet, Zieliński, Szymański i nie wiem, czy Damian Szymański, czyli piłkarz, z którym pracował, którego świetnie rozumie Probierz, czy Slisz, będący w znakomitej formie, czy może Piotrowski, bardziej charakterystyka Modera, niezależnie kto to będzie, no to naprawdę musimy dzisiaj od pierwszej minuty wymagać od tego środka pola, żeby rządził, dzielił, był suwerenem, żeby to było to płuco, to serce reprezentacji, żebyśmy tam widzieli, że oni po prostu tej piłki nie mogą powąchać. No, nic dodać, nic ująć. No, mając takiego zawodnika jak Sebastian Szymański, aż prosi się wprowadzać go jak najczęściej gdzieś między linię w środkowej strefie, prawda? Bo tam się czuje najpewniej, już nawet nie chodzi o same asysty, ale jakim on jest zagrożeniem pod względem strzelanych goli, wbiegnięcie w drugie tempo. To też jest to, żeby, podejrzewam, że dwójka napastników, bo nie widzę powodu, żebyśmy grali jednym napastnikiem. A nie wyobrażasz sobie 3-4-3 ze Świdrem i Szymańskim bezpośrednio za Milikiem? Okej, ale to nadal wydaje mi się, że akurat z Karolem jest tak, że on bardzo blisko zawsze też wykonuje bardzo podobne ruchy, czyli w pole karne, w drugie tempo, jest tym świetny, prawda? Przypomina mi się zwłaszcza ta akcja... Z Walią na wyjeździe graliśmy, prawda? Oj tak, doskonała akcja. Doskonała akcja. Po zagraniu Roberta Lewandowskiego. No, takich ruchów nam nawet w tym pierwszym meczu brakowało, gdzie pchaliśmy każdą akcję na bok, na skrzydło. Tam nie potrafiliśmy stworzyć przewagi. No i tylko się zastanawiam, jak to ma wyglądać, jeśli faktycznie dzisiaj, biorąc pod uwagę te prognozowane składy z treningu, wyjdzie cash z Wszołkiem. Dobra, to słuchaj, wrócimy do tego. Tylko chciałbym was dopytać, jaka jest wasza optyka na tego Szymańskiego? Bo jednak na Sebastiana, czy na Sebastiana, bo trzeba się nad nim pochylić. No bo to jest jednak chłopak, który, zobaczcie, Moskwa, błyszczy, bramki, asysty. Feyenoord obok Kokciu, no to jest w ogóle fundament drugiej linii i też piłkarz, który robi liczby. Dzisiaj mówimy Fenerbahce. Jest wielki Dzeko, jest Kahveci, jest Tadić, jest obok nich błyskotliwy Szymański, który w każdym meczu robi coś spektakularnego, prawda? Do tego mówimy o piłkarzu, którego może fizyka, może fizjonoma zaprzecza prawdzie, ale jeszcze muszę powiedzieć, przeglądając te notatki trenera Michniewicza, jeszcze z reprezentacji młodzieżowej, on zawsze mówił: Mati, wy wszyscy patrzycie do przodu, zobacz tutaj, jaki on ma restytucję, ile on ma odbiorów, ile on ma powrotów. On się w ogóle nie męczy w tych badaniach sprint do przodu, sprint do tyłu. To była trzecia pozycja w całej lidze rosyjskiej, jeśli chodzi o liczbę piłek odzyskanych w każdym sezonie przez Szymańskiego. I teraz powiedzcie mi, jak wy patrzycie na to, że jednak wciąż nie potrafi Sebastian, może z wyjątkiem tego meczu barażowego ze Szwecją, prawda, na tle mocnego rywala, wyeksponować tego, co ma w klubie i przenieść to na grunt reprezentacji? Bo nie mówimy o piłkarzu, który zadebiutował w kadrze 2022, tylko gra w reprezentacji piąty rok. A ja uważam tu, że hierarchia jest niezwykle istotna, bo nie wiem, czy pamiętacie sytuację Marek Papszun, Marcin Cebula. Nie wiem, że to jest dobre odniesienie, ale Papszun, ściągając Cebulę do Rakowa, powiedział: chłopie, u mnie grasz tylko na dziesiątce, nie rzucam cię na bok pomocy, nie rzucam cię jako drugą dziewiątkę, jakoś nie. U mnie, panie Sebastianie Szymański, może taka rozmowa ma miejsce. Jesteś dziesiątką, na ciebie liczę i na tobie buduję hierarchię ofensywnych graczy. Piotrka Zielińskiego daje do tyłu, a ty jesteś u mnie człowiekiem na pozycji, w której najlepiej się czujesz, bo dajesz mi liczby. Jeżeli dasz mi te liczby, które masz w klubie, to jesteś dla mnie fundamentem reprezentacji na następne 4-5 lat. Ja ci ufam. Może coś takiego w końcu zbudowałoby Sebastiana, bo to, o czym Mateusz odpowiedział, to my trwonimy
argumenty, których tak dużo w ofensywie nie mamy. Mamy Piotrka Zielińskiego. Sebastian może być bazą, na której ta reprezentacja może budować liczby. Mówiłeś, Michał, o tej bramce. No, Sebastian to potrafi. Warto mu zaufać, warto na niego postawić, a nie rzucać go wszędzie, gdzie masz problemy. No na problemy to na kłopoty był Bednarski przed wojną, a Szymański niech nam daje. Niestety nie Bednarek ostatnio. A po co to teraz? Musiałeś? No nie, no jedziesz nieobecny. No, tak, temacie, bo za chwilę mamy kolejne łączenie z wyspami. To tylko szybko o Sebastianie Szymańskim, bo sam Michał Probierz powiedział na pierwszej konferencji, że to jest chyba też dobry moment, żeby pomóc zawodnikom właśnie przez pryzmat tego, żeby grali na swoich pozycjach, żeby nie było tego rzucania. No Sebastian Szymański był, no jakby się zastanowić, praktycznie już niemal każdym zawodnikiem gdzieś tam w przodzie, obok napastnika. Ofiarą wszechstronności padał swoje. Ofiarą wszechstronności. Przecież zaczynał u Fernando, Paulo Sousy jako wahadłowy, tak, prawy na dodatek. Grami, to było niesamowite. Tak. Męczył się dla niego. Męczył się strasznie na tej pozycji. Nie tylko on zresztą, ale ja chciałem tylko przypomnieć odnośnie tej roli w środku pola, bo Sebastiana Szymańskiego pamiętam jeszcze z Legii Młodzieżowej i z takiego meczu w Dortmundzie, kiedy pamiętacie dzień przed meczem 8-4 Borussia Legia, zagrały młodzieżowe drużyny w ramach Młodzieżowej Ligi Mistrzów. On był wówczas jednym z najlepszych aktorów widowiska, tam też mnóstwo goli, grał w środku pola praktycznie jako szóstka, ósemka, już nie tylko dziesiątka, ale on te zdecydowanie umiejętności ma. Jeśli ktoś się obawia, że on jako właśnie filigranowy bardziej zawodnik nie da tych elementów odbioru, pressingu, no to absolutnie się myli. Tylko my jako reprezentacja też musimy wspomóc Sebastiana. Mówię piłkarze bardziej, możemy sobie tylko gadać. On debiutuje. Ale podać mu tę piłkę po prostu, przenieść ją trochę wyżej. On debiutuje 9 września 2019 w kadrze. Teraz spoglądam na jego liczby w piłce seniorskiej. To jest 266 meczów, 45 bramek, 53 asysty. Bidy nie ma. No bidy nie ma. No. Adam czeka. Adam Sławiński na Wyspach. Witamy ciebie serdecznie, Adam. O. No i oddajemy wam głos. No witamy, jak coś was słyszymy, także możecie spokojnie się wtrącać po tym, jak chwilkę tutaj sobie porozmawiamy, bo jesteśmy w szatni męskiej HB Torszawny, chociaż jesteśmy z trenerem drużyny żeńskiej, Łukasz Cieślewicz razem z nami. Jak tutaj wszedłeś sobie, to ciągnie do tego, żeby trochę pokopać w piłkę? No na pewno, no tego troszkę brakuje. Chętnie bym sobie pograł. No w takim meczu jak Polska z Wyspami też bym sobie chętnie zagrał. No ciągnie, no wiadomo, no człowiek jednak grał tyle lat w piłkę. No chciałby jeszcze troszkę pokopać, no niestety zdrowie nie pozwoliło, no i trzeba było zakończyć. Internet mówi prawdę, jeżeli chodzi o te gole ligowe, 84 trafienia, 10 asyst? Wydaje mi się, że tak. No ja tam nie liczyłem swoich bramek, więc wychodziłem, grałem i robiłem swoją robotę na boisku. Także zostawię to, te wszystkie statystyki w internecie. No ale to daje ci kapitalną podstawę do tego, żeby z nami dzisiaj na temat Wysp Owczych porozmawiać. Jakiego zespołu musimy się spodziewać też w porównaniu do tego, co widzieliśmy na Stadionie Narodowym? Czy to będzie inny zespół pod kątem stylu gry, ale także personalnie? Czy tutaj będą zawodnicy, których wtedy nie było? No tak, myślę, że u siebie wyjdą troszkę ofensywnie. Na pewno będą starali się kreować tę sytuację, bo na stadionie w Warszawie no było widać, że tylko się bronili, tak? Szczególnie w drugiej połowie, więc tutaj na Wyspach na pewno wyjdą troszkę ofensywnie i będą starać się kreować jakieś sytuacje. Co do personali, no na pewno Brandur Henriksson i Johannes Biasztul, dwójka tych ofensywnych zawodników, jest gotowa w 100%, więc są przygotowani na 90 minut, więc tutaj oni będą tą mocną stroną w ofensywie. Ale myślę, że wyjdą podobnie tak jak w Warszawie, aczkolwiek wczoraj słyszałem, że mają wyjść ustawieniem 4-5-1, nie 5-4-1, tak jak myśleliśmy na początku. No i myślę, że będzie brakowało właśnie Soner Ragnar na to ostatnie zagra dzisiaj, a w obronie wyjdzie Hardur Askam za niego. A to będzie takie samo ustawienie w tej fazie ofensywy i defensywy? Czy twoim zdaniem na przykład w fazie defensywnej będzie szóstka cofała się na pozycję środkowego obrońcy? Myślę, że tak, że w strefie defensywnej będą bronili bardziej piątką, więc to będzie wyglądało 5-4-1. A w strefie ofensywnej myślę, że to z tych personali, co widzę, no to myślę, że będzie 4-4-1-1. Tak mogą wyjść. Dużo mówiliśmy o pogodzie i oczywiście pewnie to jest wszystko trochę przerysowane, ale dzisiaj wstałem i pierwszy raz mi nie urwało głowy. Czy możemy powiedzieć, że będzie spokój? Tak, myślę, że będzie spokój. No, sprawdzałem prognozę wczoraj, dzisiaj, więc wygląda na to, że w trakcie meczu
temperatura, jak i wiatr, wszystko będzie w porządku, więc nie powinno to przeszkadzać. To jest tylko w Polsce tak, że my stworzyliśmy jakąś taką magię wysp owczych i że jak tutaj się przyjeżdża, to gra się trudno, też może przez perspektywę kadry U21, która dwa razy zremisowała za Czesława Michniewicza z Wyspami Owczymi, no bo patrzymy na wyniki, to mamy w tych eliminacjach 3 mecze i 3 porażki u siebie wysp owczych. No to czemu my straszymy tym terenem? No ja uważam, że nie powinniśmy straszyć tym terenem, tak? No akurat w kwestii U21 z Czesławem Michniewiczem, jak tu przyjechali, no to ewidentnie ich zlekceważyli, tak? W Polsce to samo, bo wiem, jak oni się tutaj odnosili do wszystkich tych warunków, do stadionu i wyszli i myśleli, że sobie na spokojnie ten mecz wygrają. Więc myślę, że nie powinniśmy się obawiać, aczkolwiek powinniśmy mieć jakiś respekt, tak? No bo ta kadra u siebie pokazywała wcześniej, że potrafi z dobrymi rywalami dobrze grać i zdobywać też punkty. Jest ich oczywiście mało, ale takie mecze się zdarzały, więc trzeba ten wysiłek tutaj na boisku pokazać i wygrać ten mecz. Z jednej strony to możemy uprościć po prostu do jakości piłkarskiej naszych zawodników, że jakim składem, jakim ustawieniem nie wyjdziemy, to musimy wygrać, ale jakie byś dał rady pod kątem stylu gry, ustawienia trenerowi Probierzowi? No myślę, żebym nie grał cały czas pressingiem. No Albania tutaj przyjechała i momentami się cofnęła troszkę, tak? Dała inicjatywę wyspom, żeby poczuli się pewnie, tak? No i wtedy ich kontrowali. Tak samo Mołdawia, więc no Czesi zagrali tutaj naprawdę bardzo dobry mecz pod każdą kwestią, także w defensywie, w ofensywie. Czasami grali krótką piłką, długą piłką, więc to fajnie wyglądało, ale tak jak mówię, fajnie by było czasami się cofnąć. Myślę, że to by wpłynęło dobrze na naszą grę Polaków. Panowie, bo wy jak zawsze jesteście chłonni wiedzy, także Łukasz jest do dyspozycji. Kto ma jakieś pytania? Adam, ja chciałem ciebie zapytać o ten wczorajszy trening reprezentacji Polski, który ostatecznie był otwarty dla mediów w całości. Jak wy odebraliście tę grę w znaczniki trenera Michała Probierza? Czy węszysz tutaj jakiś podstęp, czy jednak bierzemy to 1:1, że ci w tych kolorach to podstawowy skład, a tamci to rezerwa? No myślę, że akurat Michał Probierz to jest taki trener, który lubi jakieś gierki, lubi pokombinować, więc 1:1 na pewno bym tego nie brał, a ty też byłeś akurat na większości treningu. Jak oceniasz te zajęcia, to co zobaczyłeś na boisku? No tak, dokładnie tak jak mówisz, no jakoś tam z tego treningu nie idzie wywnioskować, kto zagra, tak? Więc no zobaczymy. Myślę, że jest dużo niewiadomych, no i tylko Probierz, wydaje mi się, wie, jakim składem wyjdzie. Czy jacyś polscy kibice ostatecznie dotarli na wyspy? Bo wiem, że wczoraj został samolot zatrzymany. Czy będzie jakieś wsparcie z trybun? Wiesz co, ze mną lecieli kibice, także na pewno tutaj grupa polskich kibiców jest. Dla nich został w ogóle otwarty specjalny pub, specjalny bar, bo wiemy, że tutaj bary muszą być zamknięte do północy, bo takie jest po prostu prawo. Natomiast ten będzie wyjątkowo otwarty w dniu meczu do godziny 2:00 i będą tam polscy kibice mogli się bawić. Ale sprawdzaliśmy, jak wygląda sytuacja tego samolotu, o którym też rano w poranku rozmawialiśmy z Mateuszem i no, rozmawialiśmy z polskimi kibicami. A dzisiaj także z Łukaszem sprawdziliśmy na flight radarze. Raczej ten samolot wylądował. Tutaj ci kibice także dotarli do Polski, ale ty mówisz, że takiego na zainteresowania... Na wyspy dotarli. A co ja powiedziałem? Do Polski. Ale jak ty w poranku byłeś... Słuchaj, jak ty w poranku byłeś prosto z VIP-a w dyskotece, to ja się nie dziwię, że ty w ogóle jeszcze nie wiesz, co się dzieje. No. Słuchaj, dobrze, że ten samolot przez Alkmaar nie leciał, bo by nie dolecieli na wyspy. Tak. Wiatr zatrzymał. No to byłby problem, ale wracając do tematu, Łukasz, ty mówisz, że tutaj nie pamiętasz takiego zainteresowania mediów meczem reprezentacji. Tak, zgadza się. No, z tego, co słyszałem, to ma być 1200 kibiców z Polski, więc niektórzy przylecą, a niektórzy tutaj po prostu mieszkają, tak? Więc zainteresowanie ogólnie tym meczem ze strony Polski jest dość spore. I też mówiłeś, że mediów bardzo dużo, bo no, jak patrzyłeś nawet, jak przyjeżdżali tutaj Hiszpanie, to miałeś wrażenie, że Hiszpanów przyjechało mniej, jeżeli chodzi o media. Tak, no pozytywnie. Wczoraj byłem zaskoczony, jak przyszedłem na trening i tyle dziennikarzy zobaczyłem, więc zainteresowanie jest dość spore i myślę, że tutaj dla Farerów to jest coś takiego niecodziennego. Ja mam dwa pytanka do Łukasza. Pierwsze dotyczące jakby nacji polskiej na Wyspach Owczych. Ilu nas jest tam?
I druga historia, no poza piłkarską, za chwilę do piłki wrócimy, bo ty powiedziałeś w jednym z wywiadów, przeczytałem ostatnio, że tam jest normalną rzeczą, że uczniowie w szkole trzymają nogi, buty na stole. To mnie zafrapowało, zastanowiło i chciałbym znać odpowiedź na to pytanie, dlaczego tak się dzieje i dlaczego to jest tolerowane. No tak, no do pierwszego pytania, no ciężko tutaj powiedzieć, bo dużo Polaków przyjeżdża na parę miesięcy czasami do pracy, więc i wracają później do Polski, po jakimś czasie znowu przyjeżdżają, więc no na stałe z tego co wiem, no to jest tego około 100 Polaków tutaj na Wyspach, ale na pewno na dzień dzisiejszy jest troszkę więcej, bo jest dużo budowlańców, dużo ludzi też pracuje w porcie, przy statkach, więc wydaje mi się, że około 300 może tych Polaków tutaj być. No i plus dochodzą tego kibice, tak, którzy przyjadą, więc rodziny też poprzyjeżdżały tutaj Polaków, więc no tak jak mówię, no oni oczekują, że będzie około 1200 kibiców z Polski, więc fajne przeżycie tutaj dla tutejszych kibiców, ale też dla nas, którzy tutaj mieszkają, tak? A ostatecznie jakiej frekwencji się spodziewasz? No wczoraj właśnie już wieczorem słyszałem, że około 4000 ma być, więc zbliżamy się do pełnego stadionu, więc ta abstencja chyba Roberta aż tak bardzo nie wpłynęła na to. A nogi na... Tak, no zgadza się. No nie wiem, czy coś się zmieniło. No, jak ja chodziłem do szkoły, no to faktycznie tak było. No, przyjeżdżając z Polski, gdzie wiadomo, no dyscyplina jest troszkę inna, wchodząc do klasy, jak zobaczyłem to, co dzieci robią, no to byłem troszkę w szoku, bo siedzieli w trakcie lekcji na parapecie, nogi na stole. Nie wiem, no tak jak tutaj całe społeczeństwo podchodzi do tego w miarę tak spokojnie, więc takiej dyscypliny nie ma. Znaczy ja wiem, czy to jest dobre, czy złe. No, a po ty prostu korzystałeś z tego, tak, czy grzeczny byłeś? Ja byłem grzeczny, wiesz, dyscyplina z Polski, także ojciec też w domu trzymał dyscyplinę, więc ja byłem grzeczny. Wracasz, Łukasz, do pracy w Polsce, czy zostajesz tam już na stałe? No na pewno chciałbym, w jakimś momencie chciałbym. No, kiedyś chciałem też grać w Polsce, no nie udało się. No teraz w roli trenera tutaj pracuję, no i mam nadzieję, że gdzieś jakieś drzwiczki się otworzą w Polsce, więc jak najbardziej przy jakiejś możliwości i jakiejś dobrej ofercie z Polski, to myślę, że wrócę. Ja jeszcze jedno pytanie takie poza piłkarskie, bo zawsze gdzieś uważam, że jak jedziemy w takie miejsce, to warto się czegoś więcej dowiedzieć poza futbolem, no bo ile można analizować siłę reprezentacji wyspowczych, no nie przesadzajmy, tak oczywiście publicystykę trzeba uprawiać i program, żeby trwał półtorej godziny, ale no też jesteśmy śmieszni, jak my mamy się dzisiaj bać wyspowczych z piłkarzami Napoli, Juventusu i kilku innych dobrych klubów europejskich, no to w ogóle nie bawmy się w to granie w piłkę w tych eliminacjach. Słuchaj, chcę cię zapytać, bo zawsze mi się ludzie z tego regionu świata, gdzie przecież Wikingowie rządzili przez wieki, kojarzyli z taką nacją bardzo zdrową, z nacją, która dobrze je, gdzie jest surowa ryba, gdzie, nie wiem, wiatr nie jest straszny, gdzie ludzie mają inny próg bólu, gdzie je się wszystko na surowo. Tak, gdzie nie są chorowici. Wiesz, co mnie interesuje jakby pod kątem nawet tego, co jest na Korsyce. Czy jest tam jakby ochrona własnego biznesu, czy na przykład fast foody typu McDonald's, Burger King, KFC są też jakby obecne na Wyspach Owczych? Tak, jest. Burger King akurat jest u nas tutaj w stolicy. Ale z rybą. No nie, niestety nie. Także no oni mają oczywiście swoje, jedyny kraj w Europie bez McDonalda. Owce, te Green Valley też tutaj są, także to jest ich, tak? No ale wszystko inne też jest. Burger King, pizzę, także podobnie jak u nas w Polsce. Okej. Okay. Okej, dziękujemy wam bardzo. Dzięki panowie. Dzięki Adam. I do usłyszenia jeszcze. Pozdrawiamy jeszcze dziś. Adaś, kupiłeś ten puder w miejscowej Seforze, żeby te rany na... Czy człowiek z blizną część życia? Człowiek z blizną. To jest Al Pacino, Matki. Na razie ty jesteś Al, ale na Pacino to jest Pan. Na Pacino to jeszcze chwilę. Dobra, dziękujemy bardzo. Cześć. Pozdrawiamy. A my teraz pobawimy się selekcjonerów. I poprosiliśmy was o to, żeby każdy z was wytypował swoją jedenastkę. Zacznijmy od Michała. Michał Zachodny i proszę o to reprezentację, jaką wystawiłby dzisiaj do boju na mecz z Wyspami Owczymi. Tak, no tutaj chyba jakichś wielkich sensacji nie ma, tak mi się przynajmniej wydaje. No, jeśli sensacje będą, to bardziej, nie wiem, w osobie Patryka Pedy, który gdzieś tam jest prognozowany, czy był sprawdzany przez Michała Probierza.
nie wiem, w jedenastce, która wyglądała na wyjściową, no bo tak to należy określić. Wydaje czyli ty utrzymujesz w tej trójce środkowych obrońców Tomasza Kędziorę, którego no ja uważam za taką przypiąłem łatkę największego wygranego, przegranej kadencji Fernando Santosza. Tak, ale on też grywał w bardzo różnych rolach. On między innymi był tym środkowym w trójce, prawda, w meczu z Niemcami. Ale jest po prostu solidny defensywnie i to jest też, wydaje mi się, atut. I pozwoli to też gdzieś przechodzić na przykład drużynie na czwórkę, bo o tym mówił Michał Probierz. I jeśli będzie taka potrzeba, bo wówczas Jakub Kiwior jako lewy obrońca też w tej kadrze przecież grywał. Bartek Slisz jest dla mnie tym zawodnikiem, który no znów mówimy o tej sile rywala niskiej, co by nie mówić. No to w jakim meczu ma Bartek Slisz dostać szansę, jak nie w takim? Pokazując także swoje atuty w rozegraniu, które niewątpliwie w ostatnim roku rozwinął. Poza tym, wiesz, środek tej defensywy, czy inaczej, ta defensywa tych trzech stoperów w ustawieniu Michała jest potwornie mocna przy stałych fragmentach, bo zobaczcie, że jednak w polskiej piłce to mieliśmy Tomka Kłosa, który miał ten timing przy stałych fragmentach, mieliśmy Kamila Glika, który też się przydawał. Tutaj wydaje mi się, że wszyscy trzej świetnie grają ofensywnie przy stałych fragmentach. I tak. Kiwior, i Wieteska, i Kędziora, no to jest jednak duży atut przy rzutach wolnych, przy rzutach rożnych. Absolutnie tak, ale to pewnie przejdziemy zaraz do twojej jedenastki płynnie. Tak, tak, ale jeszcze chciałem was zapytać, bo tutaj wczoraj Michał Probierz na pytanie o jakieś tam niespodzianki, o wdradzenie więcej szczegółów o podstawowy skład, no to oczywiście uniknął odpowiedzi, ale z kolei na takie pytanie troszkę uściślające, czy można się spodziewać jakiegoś debiutanta w wyjściowej jedenastce, powiedział nie wykluczam. I tak sobie myślę, takich wytypowałem trzech debiutantów, czyli jeden to jest Patryk Peda, drugi to jest Marek Fiński, a trzeci to Piotrowski. Czy raczej idziemy w kierunku Pedy? Wiecie co, ja powiem wam, patrząc na Filipa Markwińskiego i jego rolę w reprezentacji Michała Probierza, no to ta rola jest niesamowita. Jeżeli to ma być przełożone jeden do jednego, no niech to będzie zestaw pierwszy Milik Świderski. To dla mnie drugi zestaw w rolę Świderskiego wcielający się Markwiński, no to jest jeden do jednego. Ja Filipa, jeżeli zobaczę w takim wydaniu jak u Michała Probierza W21, to ja na takiego Filipa w kadrze bardzo chętnie poczekam. To jest piłkarz, jakiego każdy selekcjoner by sobie chyba wymarzył, jako tego, który uzupełnia wolne miejsca w tych formacjach ofensywnych. Jeżeli to będzie Filip, pretensji wielkich nie będę miał. Jeżeli to będzie Peda, to zdziwię się bardzo. Ale to Robert, bo tak, bo co przemawia na niekorzyść Pedy, to właściwie wszyscy wiemy. Natomiast co twoim zdaniem przemawia na korzyść, że on dzisiaj może zagrać w podstawowym składzie? Na korzyść przemawia to, że zagrać w pierwszym składzie? Tak. Byłbym bardzo zdziwiony, nie ukrywam, bo to by mi troszkę zaburzyło hierarchię budowy tej reprezentacji nowej. Bo nie wyobrażam sobie Pedy grającego dalej, nie wiem, w Lidze Narodów. Piłkarz trzecioligowy, kiedy mamy do dyspozycji Wieteskę, Kędziorę, ludzi ogranych i takich, którzy też czekają na swoją szansę. No. Znaczy ja rozumiem, wiesz, no, słuchając tłumaczenia piłkarza, czy agenta, czy trenera, który mówi, bogaty właściciel, spal, ma pieniądze, nie musi się piłkarza pozbywać, bo często to kibic pyta tak publicystycznie, to dlaczego on nie odszedł do lepszego klubu? No pamiętajmy, że to spal to jednak leciało praktycznie z roku na rok do niższych lig, od Serie A w tej chwili do Serie C. Być może chcą budować na perspektywicznym zawodniku drużynę, no której też się nie wiedzie. Ona jest w dole tabeli Serie C w tej grupie B, no bo to jest tak trochę jak u nas, że ta trzecia liga to jest w kilku grupach, więc ta liczba zawodników Serie C to jest zdecydowanie większa niż liczba zawodników Serie B czy Serie A. A ma w tej chwili 40 spotkań na poziomie seniorskim, 34 w Serie B, 6 w Serie C. Co przemawia za nim? No myślę, że tak. Po pierwsze klasa rywali, bo gdybyśmy grali z Francją, Włochami, Niemcami, to nie sądzę, że kalkulowałby PD w wyjściowym składzie Probierz. Po drugie, jakby znajomość tego piłkarza, jego charakteru i charakterystyki przez samego Probierza, przez reprezentację młodzieżową. No po trzecie, moim zdaniem, trener czasami też czuje media i kibica. On wyczuwa, że w tym momencie ja mogę złapać parę punktów, że kompletnie to odświeżę, że postawię na kogoś kompletnie nowego. Natomiast no jest to trochę zaprzeczenie hierarchii. Ja dzisiaj nie wykluczam, że na przykład zobaczymy Damiana Szymańskiego, którego prowadził w klubie Michał Probierz i który gra w solidnym klubie europejskim. Nie wielkim, nie może bardzo dobrym, ale w solidnym klubie europejskim. I gra i mierzy się w europejskich pucharach i nawet zakłada opaskę kapitana, także na pewno ma kilka atutów. No, natomiast
Natomiast, no wiesz, to przyjechać w Serie A z Cagliari, przyjechać z Arsenalu, przyjechać, nie wiem, no nawet z Aston Villa, nawet mówię, i nie grać kosztem piłkarza Serie C, no to myślę, że znowu... Zaburza to poczucie. Troszkę to zaburza, no bo każdy piłkarz dąży grać jak najwięcej w jak najlepszym klubie, żeby za chwilę zasłużyć na grę w reprezentacji Polski. Być może Peda to jest przyszłość reprezentacji Polski, ale powolutku, spokojnie, no nic się nie stanie, jak on wejdzie, nie wiem, w 60 minucie meczu przy 3-0, zobaczymy tego chłopaka. No pamiętacie, nawet było 3-0, Bartek Salamon, on też wchodził w takich meczach łatwiejszych, chyba San Marino. No. A potem wiesz, ale ja nie mówię o Salamonie wracającym do reprezentacji ukształtowanym w Polsce. Mówię o Salamonie, który... chyba był Foggi, był powołany, ale też no, mało grał we Włoszech, tak. Wpadł tutaj na kadrę, zagrał San Marino, zachwycaliśmy się jego pasami na kilkadziesiąt metrów, bo stopę miał ułożoną. Potem go przełożył ten Mołdawianin w Kiszyniowie i Fornalik zremisował 1-1. No, tak to wyglądało, więc co innego dzisiaj jest jednak napastnik Wysp Owczych, czy za chwilę napastnik reprezentacji Mołdawii niż, nie wiem, szalejący tam z przodu Kylian Mbappé, czy nawet z tym szacunkiem Niklas Füllkrug, jakby miał grać na pewno. To też jest formacja i miejsce, w której dobrze by było mieć lidera, no patrząc nawet na to, jak grała, no nie wiem, pierwszy przykład, czy to Albania, czy zespoły, z którymi rywalizujemy na pozycji środkowego obrońcy w trójce czy w czwórce, no był zwykle Kamil Glik, który był liderem, rozdawał karty i tam była wojna. Peda jest agresywny, to jest piłkarz, który bardzo dobrze czuje się w doskoku do rywala, świetny i inteligentny chłopak, natomiast czy to będzie taki łatwy mecz, czy nie będzie dla niego to mecz pułapka z Farerami? Obyśmy nie mieli przypadku, że debiutant z Serie C coś tam zalepi. Życzę mu tego, jeśli zagra. Natomiast to pewnie... Co, na nim ci się zgodzicie, bo zobaczcie, że dzisiaj jednak patrząc już na aktualną formę, bo ja już się nie odnoszę jakby do całej kariery, tylko na aktualną formę ciężko mi znaleźć wśród stoperów kogoś, o kim powiedzielibyśmy, ty, ma taki top moment, no i właśnie, on, Mateusz, i on naturalnie może stać się liderem, bo tak, no Kędziora oczywiście więcej gra niż nie gra, Kiwior no pewnie więcej nie gra niż gra w Arsenalu, tak. Wieteska zmienia klub, to Cagliari widzimy, no tam się też zbyt przyzwoicie nie prezentuje w lidze włoskiej. Ale chciałem ciebie zapytać, bo za chwilę przejdziemy do twojej jedenastki i w ogóle was wszystkich, gdybyście mieli, bo w którymś z wcześniejszych programów powiedziałeś, że jak ta kadra wyglądałaby Michała Probierza, gdybyście mieli zagrać teraz z Włochami i z Francją czy Anglią. Gdybyście mieli wszystkich środkowych obrońców do dyspozycji, czyli dokładamy Dawidowicza, Nawrockiego, Piątkowskiego, Glika, który przecież ciągle jest, to na te mecze Dawidowicza. Z silnymi rywalami. Jak ta wasza trójka, bo zostajemy przy tym systemie, by wyglądało optymalnie w tym momencie. Bo to jest format... Dawidowicz, Kędziora, Kiwior lub za Kędziorę Bereszyński w defensywie. Bo to będą rywale, z którymi będziemy musieli lepiej bronić. A Dawidowicz dla mnie jest kluczem. Ja takiego środkowego stopera o tym profilu chciałbym w trójce. A ja nie wiem, czy bym dzisiaj nie postawił przy nowym otwarciu Dawidowicz, Kiwior, Nawrocki. Bo widziałem tego chłopaka w Celtiku, wszedł z marszu, wszedł z miejsca do tego zespołu. Ma dużo atutów i chyba... Ciekawy piłkarz, jak mamy coś zmienić. Natomiast oczywiście gdzieś symbolem zmiany trenera, jeśli chodzi o personalia w kadrze, jest Janek Bednarek, któremu trener, myślę, że świadomie dał też odpocząć. Ale jednak pamiętajmy, Bednarek to jest wciąż piłkarz Championship. Wydaje mi się ligi mocniejszej od wielu lig, w których występują ci zawodnicy, którzy są powołani. To jest chłopak, który zagrał 11 meczów w tym sezonie na zapleczu Premier League, zdobył jednego gola. Jakbyś mnie dzisiaj zapytał, czy Janek Bednarek jest w gronie 5 najlepszych polskich stoperów? No kto wie, pewnie jest. Woda, absolutnie pewnie jest, no bo zastanówmy się, czy każdy z tych piłkarzy, którzy przyjechał na reprezentację na pozycję środkowego obrońcy, czy byłby nim po pierwsze zainteresowany Southampton, po drugie, czy ten Southampton by tego piłkarza umieścił w podstawowym składzie. Dokładnie. Natomiast Michał, coś trzeba zmienić, żeby naprawić twój typ? Trójka? Myślę, idealna, że ten najbliżej jest ten Roberta z Dawidowiczem, bo to jest obrońca też, którego potrzebujemy, spokojniejszy wydaje mi się w interwencjach właśnie w tej roli środkowego. I bardziej też aktywny, bo mam wrażenie, że właśnie Jan Bednarek przegrał sobie pozycję na to zgrupowanie taką pasywnością w defensywie. On często jednak pozwala rywalowi na zbyt wiele, tak stara się bronić, nie wiem, bardziej strefowo, to mogą być nawyki klubowe, niż indywidualnie już we własnym polu karnym. I to też był często kierowany do niego zarzut, czy też często można było zauważyć takie zachowanie przy bramkach traconych również przez Southampton w poprzednim sezonie, że on bardzo często tracił orientację na przeciwnika,
pod własną bramką. Ale wiesz, jak jest też paradoks sytuacji, ja wam powiem. My wszyscy zaczynamy już myśleć Michałem Probierzem. I gdzieś tam ewentualnie spoglądamy o umieszczeniu Patryka Pedy w wyjściowym składzie. Ja powiem tylko jeden fakt. My mówimy, że dzisiaj Empoli jest śmieszny w lidze włoskiej. No bo takie są fakty. Jest śmieszny. Natomiast niby w tym śmiesznym Empoli, ale jednak na poziomie Serie A, czyli rywalizując z Lukaku, Leao i paroma innymi poważnymi napastnikami, gra Walukiewicz, który ma mecze lepsze, ma mecze gorsze, ale on jednak w tym Empoli zagrał 6 spotkań w tym sezonie ligowym, łącznie 369 minut, a tak spokojnie podchodzimy do gościa, który też zagrał 6 spotkań tylko w Serie C, w Spal, które jest 14 w tabeli Serie C. No, ale o tym mówimy. I mówimy, że jesteśmy... Stary, my jesteśmy 2 ligi niżej. Poza tym w Empoli masz też Berisze i Smaliego, czyli Halbańczyków. Właśnie Sebastian Walukiewicz to jest na pewno zawodnik do odbudowania. Pamiętacie taki mecz w Gdańsku z Włochami? No, zdecydowanie. Świetnie wtedy zagrał. Skończyło się wówczas bezbramkowym. 0-0. No, tak, był taki Walukiewicz i ten sam profil obrońcy. Nawet powiedziałbym bardziej odważnie wprowadzający piłkę. Pamiętasz U20 Mistrzostwa Świata w Łodzi? To ja oglądałem każdy mecz Polaków, jak gościłem na stadionie Widzewa, to miałem wrażenie, że Walukiewicz więcej rozgrywał niż cała linia pomocy. On popełnił błąd w tym pierwszym meczu z Kolumbią, nawiasem mówiąc, bo chciał rozgrywać piłkę. Tak? Zagrał wstecz, no, praktycznie asystował przeciwnikowi, ale on był za to właśnie wszędzie ceniony, po prostu. Słuchajcie, tylko chcemy tutaj za plecami Kiwiora i za plecami Walukiewicza, czy Kędziory, który dobrze wyprowadza, kogoś, kto nam to wszystko naprawi, połata. Dla mnie Dawidowicz jest gwarantem tego, o czym mówią gracze Ligi Włoskiej. To jest jeden z 3-4 piłkarzy, przeciwko którym napastnikom gra się najtrudniej. I to... O, Robert, proszę. Robert, ale krótko powiedz, kto ma dzisiaj przy tym zestawieniu być bosem linii defensywnej, ustawić kolegów? No wiesz co, z tego, kto jest, nie ma Dawidowicza. Dla mnie Wieteska na tej pozycji. Lepiej wyprowadzający pewnie piłkę, dobrze czujący się przy stałym fragmencie. No nie mamy tego typu chuligana w środku w tej trójce. My z Michałem zbieżność oprócz Kasza, ponieważ dla mnie Wszołek udowodnił i potwierdził, że dobrze by było go zobaczyć w takim spotkaniu. Tam może być dobre miejsce dla Pawła Wszołka. Natomiast Tomek Kędziora, bo Kasza na tej pozycji bym oglądać po prostu nie chciał. Wolę go w jego naturalnym środowisku bardzo blisko. A ustawienie Piotra Zielińskiego? 3-4-3, Piotrek Zieliński razem z Bartkiem. Czyli... Krzymański, Świderski, dowolnie. Gdzie sobie panowie lepiej się poczują? Franek, dlatego że no ja uważam, że powinniśmy zagrać mecz troszkę podobnie do Czechów i mamy podobne argumenty do tego, żeby w ten sposób z Farerami dzisiaj zagrać, czyli świetne dośrodkowanie, asysty ostatnio w Lidze Mistrzów Franka, świetne asysty Pawła Wszołka. My tam nie będziemy pewnie szukali gry jeden na jednego, natomiast otwarcia po dośrodkowaniu, a jeden na jednego niech gra Zieliński, Świderski i Szymański. Arek niech bawi się równie dobrze jak w 405 metrach w Kiszyniowie. To jeszcze... bardzo ciekawe to przeciążenie prawej strony, bo podejrzewam, że jeśli zagra Matykasz zamiast Kędziory w tej trójce... To będą udublować się cały czas. Tak jak w pierwszym meczu z Wyspami Owczymi, nic z tego nie mieliśmy. Ale jest chyba taka obawa, że to jest dwóch bardzo podobnych tak pod względem zachowania zawodników i ta wymienność nawet ich ról może nie być tak naturalna, prawda? Tak mi się też wydaje, że Kędziora byłby ciekawszym rozwiązaniem. Tutaj Kasz szerzej absolutnie tak. Natomiast Kasz dublujący pozycję, nie wiem, czy to jest... No zobaczymy. Obyśmy nie mieli... A przewaga Slisza nad Szymańskim, Damianem? Wiesz co, ja chcę troszkę odświeżenia. Uważam, że Bartek tutaj zasłużył na szansę, żeby go w końcu zobaczyć. Mówimy o Pedzie, który ma dostać szansę. Bartka chciałbym z Farerami zobaczyć. Tym bardziej, że tu trzeba będzie troszkę agresji, troszkę zebrania drugich piłek, bo jeśli zagrają nisko, no to ktoś będzie musiał za nim. Prywata. Oni chodzą razem na bok ze Sliszem i na padla. Okej, okay. No dobra. To jeszcze muszę tylko ze Świdrem, z Frankiem, no, z Pawłem Wszołkiem. Prywata po doliny. A nie wiem, czy się zgodzisz. Nie mogę, tak? A ty co robisz ze Sliszem, że go wystawisz? Nie wiem, czy się zgodzisz, ale wydaje mi się, że jemu pasuje też rola obok Zielińskiego ze względu na to, że Josué też jest piłkarzem, który bardzo lubi przyjąć sobie piłkę, zejść po nią niżej, ale czuje się też Bartek pewnie, że on idzie wyżej wówczas. I tak to jest też ta zmiana w tej Legii. To zestawienie, wiesz, Świderski, tak. Zieliński, Slisz, to jest podobne do tego, co proponuje Legia i w tym Bartek czuje się doskonale. Oprócz dobrej dyspozycji wpadła. O.
Drużyna Mateusza Borka teraz. No ja, ponieważ nie mam takiego doświadczenia trenerskiego, a trener Podoliński, no to decyduje się jednak na to ustawienie bardzo ofensywne, czyli na podwojenie skrzydeł, żeby wymiennie gdzieś tam gonili po linii, czyli z jednej strony Kiwior, Frankowski i wydaje mi się, dwie wieże widzę w ataku. Tak, wiesz co, my się zachwycaliśmy takim modelem w pierwszej połowie z Mołdawią, to skrzydlenia przez pół lewego czy pół prawego tych akcji ofensywnych, w tamtym wypadku to był Kędziora. Ja tutaj postawiłem na Matiego, bo też wiesz, żeby nie zniechęcić tego chłopaka do reprezentacji tak. Polski, jeśli na niego nie liczymy, no tak będzie przyjeżdżał facet z Premier League, któremu ufa Emery, który gra dobrze, ma bramki, ma asysty i on nie będzie grał w reprezentacji Polski, no to za chwilę może się tak dziać, że nie wiem, w tygodniu przed kadrą pociągnie dwójka albo czwórka i za cztery dni będzie wracał do treningu w klubie. Ja nie chciałbym tego, no bo nie ma jakiegoś takiego wielkiego bogactwa. Pewnie piłkarsko gdzieś są blisko, Slisz, Szymański. Natomiast no też u mnie zadziałał ten wątek odświeżenia reprezentacji. Dać mu szansę. No zobaczcie, jak ten Bartek będzie wyglądał. Bo tak, puszczasz chłopaka z Niemcami, trener z nim rozmawia jako jednym z nielicznych, a potem wpada Grzegorz Mielcarski z asystentem na 45 sekund w hotelu w Albanii i po prostu mu tylko komunikuje decyzję trenera, idzie na trybunę. No i ten Slisz jest w szoku i się nie może odnaleźć. A ta decyzja o dwóch zawodnikach wysłanych na trybunę, czyli mamy tutaj i Bereszyńskiego i Wdowik. No Wdowik myślę naturalna, Bereszyński chyba problem też zdrowotny, także to jest jakby tym podyktowane. U mnie argument Slisza padlowy, u ciebie merytoryczny. Niesamowita sytuacja, Wolta. To nas różni, Robert. To nas różni, że ty jesteś w stanie uzasadnić, a ja muszę mówić o padle. Adam Buksa? Ma świetne statystyki w reprezentacji. Tak, 9 meczów, 5 goli chyba. Tak? W reprezentacji. Tak, w lubię w tym sezonie 6 spotkań, 4 bramki i asysta. No tutaj chłopcy na tablicy, na tej grafice troszkę tak to ustawili w jednej linii. Ja bardziej myślałem o Adamie, który rozbija tych stoperów, gdzieś ich absorbuje i Arek, któremu piłki spadają, ma trochę więcej miejsca, ma ułożoną lewą stopę. Jak jest 18-20 metrów, to zawsze jest to strefa niebezpieczeństwa ze strony Arka Milika, bo może odpalić. Naturalnie na wahadła, tak w swoich pozycjach, Wszołek Frankowski. Ja powiem, dlaczego jeszcze takie zestawienie napastników króciutko. To nie jest tak, że ja dzisiaj nie uważam, że Karol Świderski jest w wystarczająco dobrej formie, żeby grać w 11. Natomiast wydaje mi się, że gdyby coś nie szło, to piłkarzem, który jest gwarantem impulsu, ognia, czegoś innego, pasji, zamęczenia podmęczonego rywala, jest zawsze bardziej Świderski niż zawodnik o charakterystyce Buksy, który niech tam się poboksuje, pobije, straci trochę siły. Ja pamiętam, co on targał z Anglią, prawda? Bo ty przywołałeś mecz z Walią, ale też to chyba było zestawienie Buksa-Lewandowski, gdzie Robertowi te piłki spadały, miał trochę więcej jakby możliwości grania dzięki tej pracy takiej czasami, powiedziałbym, no ciężkiej, niewidocznej albo takiej niewdzięcznej napastnika, ale to Adam Buksa potrafi wykonywać. Też ma dobry czas w tej swojej reaktywacji piłkarskiej i nie wykluczam, że w ten sposób może spojrzeć. Tak? Janusz Michalik zawsze podkreślał, że ogromną wygodą gry przy Adamie Buksie jest to, że on w ogóle nie kalkuluje. On idzie do odcięcia. Akumulator się wyczerpuje. W Stanach to bardzo cenili. On nie tylko był w polu karnym, on pracował przy pressingu, schodził do podań prostopadłych. To jest argument, który bardzo ułatwia drugiemu napastnikowi współpracę z Buksą. Ale chciałbym zobaczyć, wiesz, jeszcze kogo Marchwińskiego w tym spotkaniu. Ja też to jest dla mnie nazwisko. Tylko, że wiesz, no jak masz... W kwestii odświeżenia i pomysłu. Chciałbym zobaczyć przełożenie pracy U21, bo tam Filip był najważniejszym graczem Michała Probierza. Czy jeżeli tutaj to zaufanie Filip, które dostał od Michała Probierza, będzie procentowało w pierwszej, no to mamy świetnie przygotowanego, skrojonego pod Probierza piłkę. Talent wielki, forma fajna. Chciałbym, żeby nie było takich wahań Marchwiński z Rakowem, a Marchwiński z Pogonią trzy dni później, no bo nie poznawałem tego piłkarza. Natomiast no też musimy zachowywać hierarchię w kadrze. Jeśli mamy kapitana Zielińskiego i Sebastiana Szymańskiego, który gra z poważnymi piłkarzami, jest idolem już kibiców Fenerbahce, to myślę, że i tak fajną historią jest wejść w 60., 65. za na przykład Szymańskiego, jak się jest Marchwińskim, tak? I potrzebujemy też zawodników, ta kadra potrzebuje zawodników, którzy potrafią zmienić losy meczu, kiedy nie zawsze idzie, bo my tutaj też trochę sobie tak zakładamy, że damy zadebiutować w 60., jak będzie dobry wynik, prawda? Ale też może być tak, że wynik będzie jednobramkowy, prawda? Albo bardziej na styku, niż nam się to będzie podobało. I przypominam sobie też ten mecz z Mołdawią, kiedy w drugiej połowie zaczęło się sypać totalnie i pomimo kolejnych zmian nie udało się tego odmienić. My potrzebujemy takich impulsów z ławki, które faktycznie coś wnoszą dla tej drużyny. Nie było tego
w Albanii, gdzie po prostu każda kolejna zmiana, to praktycznie dalej się zakopywaliśmy w takim jałowym graniu piłką, praktycznie nic nie kreując. I oczywiście to jest jedna rzecz, żeby mieć napastników w polu karnym, którzy wykonują dużo ruchów, ale też piłkę im trzeba dostarczyć, prawda? I Filip Marchwiński jest tym łącznikiem. Kolejnym może być łącznikiem. Sebastian Szymański ma być tym głównym. Miejmy nadzieję, że również do niego będzie kierowana piłka, a nie tylko będziemy bokami. To jeszcze jedną rzecz personalną, tylko chciałem was zapytać. Milik bez Lewandowskiego. Zyskuje? Coś traci? Czy wiesz, to jest tak, przez lata nie wyobrażaliśmy sobie kadry bez tego duetu, ale to bardziej były eliminacje Euro 2016, sam turniej i część eliminacji Euro 2018. Potem można powiedzieć, że magia tego duetu przestała działać, też w dużej mierze z racji problemów Arka, mniejszych, większych, zdrowotnych. To jest właśnie kwestia, kalkulował, nie kalkulował. Mam wrażenie, że ten pierwszy etap współpracy ich to było właśnie brak kalkulacji i robienie tych ruchów, które przydawały się Lewandowskiemu. Ale zobacz, z drugiej strony, ja wiem, że ktoś powie, że to jest śmieszne, bo to tylko Kiszyniów i ja mówię o 45 minutach, ale ciężko mi się przyczepić do współpracy tych napastników, tak, którą pokazali przez pierwsze 45 minut w Kiszyniowie. No bez słabego elementu. Ja patrzyłem na to i mówię, wróciło coś, co ja widziałem tak w wykonaniu tych dwóch napastników 7-8 lat temu. No dzisiaj jeszcze raz byśmy obejrzeli tę pierwszą połówkę i znowu byśmy postawili wszystkie pieniądze, że my ten mecz wygramy. Niech to trwa, tak. Tak, niech to trwa. Adam Sławiński, jak widzieliście w naszym programie, w naszym łączeniu, jest na Wyspach Owczych, a co widział i co słyszał, film ten krótki wam opowie, a cały po naszym alarmie, czyli o 11.30. Teraz krótka zapowiedź tego materiału. Jesteśmy na Wyspach Owczych i chcemy wam pokazać, jak tutaj wygląda życie, jakie są ciekawostki o tym kraju, a pomogą nam w tym Łukasz Cieślewicz, a także Michał Przybylski, którzy mieszkają tutaj od bardzo dawna. Skoro Wyspy Owcze, no to muszą być owce, a na tym archipelagu owiec jest zdecydowanie więcej niż ludzi. Na około 52 tysiące mieszkańców przypada 78 tysięcy owiec. Liczba owiec na archipelagu jest uregulowana zapisami z XIII wieku i musi mieścić się w granicach od 75 do 78 tysięcy. Jeżeli taką owcę spotkamy na drodze, to trzeba zatrzymać auto i po prostu dać jej przejść albo pomóc jej przejść przez ulicę, bo jeżeli tego się nie zrobi, grożą mandaty. No jest też, to przeczytałem w tej książce, od której zacząłem, specjalne i obowiązkowe ubezpieczenie właśnie na wypadek zderzenia z owcą. Zachęciła was w ogóle ta opowieść o Wyspach Owczych? Tak. Ja bardzo chętnie zaraz to obejrzę, wiesz, tańczący z owcami. Teraz będziesz mógł zobaczyć jeszcze parę obrazków z Wysp Owczych. Ale wieje. Patrzcie, aż dom tutaj przechyliło. Czyli Adam zderzył się z owcą, ale nie chce się przyznać, bo są regulacje. Z baranem. Kurczę. Nie miał ubezpieczenia. Nie miał na bank. To jest w ogóle piękny klimat, ty nie byłeś w Islandii, ja ci polecam. Oczywiście Wyspy Owcze, Islandia to jeszcze jest trochę różnicy, ale no... Gdzie byłeś, Michał? W Islandii? W Islandii, tak. I też na Lofotach, to podobieństwa, bo to są archipelagi, mnóstwo wysepek. No fantastyczny klimat i otwartość tych ludzi jest, wydaje mi się, czymś pięknym, bo wydawałoby się, że to nie jest społeczeństwo aż tak otwarte, ale wbrew pozorom jest bardzo, bardzo fajnie, wszędzie wpuszczają. No, to nie jest przypadek, że tyle materiałów powstaje w okolicach tego meczu. Owszem, tam polskie dziennikarstwo wysłało tam mnóstwo przedstawicieli, ale tam jest po prostu z kim rozmawiać. I nawet jak rozmawiałem z jednym kolegą, który tam był, to mówi, że wszyscy chcą rozmawiać, że Nie uda się usiąść samemu przy stoliku, bo zaraz jest rozmowa po prostu. No dla nas czymś pięknym byłoby dzisiaj wygranie. Bez fajerwerku, z Farerami, ale 3 punkty. A powiedzcie mi jeszcze na koniec, waszym zdaniem, taki jeden element charakterystyczny dla futbolu Michała Probierza, który będzie przeniesiony i błyskawicznie implementowany w grę tej reprezentacji. Uważacie, że który to będzie element? No ja mam nadzieję, że to będzie agresywność. Bo zawsze te drużyny wydawały mi się może czasem przepompowane, ale napompowane i nie dające komfortu przeciwnikowi po prostu. Tomeczku? Dośrodkowania. Myślę, że to będzie taki element, że ich będziemy... No i dużo wariantów, stałe fragmentów gry. No to będą takie rzeczy, do których Michał Probierz zawsze przywiązywał uwagę.
ale chyba ta liczba dośrodkowań powinna, nie wiem czy dziś przy tych warunkach, ale na to bym... Bierzemy pierwszą z wiatrem, po prostu niech się dzieje. Dyscyplina. Dla mnie słowo, które charakteryzuje drużyny Probierza, to dyscyplina. Czekajmy zatem. A u ciebie? Nie powiedział. Nie. Michał Probierz oszuka dziś wiatr. A nie miało być jedno słowo. Nie? Startujemy w bojerach, Matinu. Wiesz co, ja się chyba z tobą zgodzę, że spodziewam się płomiennej przemowy, która przełoży się na taką pasję, agresywność na boisku, bo no i dzisiaj nawet kluby typu Real Madryt czy Barcelona muszą wejść w mecz walką. Jak nie wchodzisz w mecz walką, zaangażowaniem, charakterem, no to nie poradzisz sobie nawet na Wyspach Owczych, czy będzie wiało trochę mocniej, czy trochę lżej. Także jestem dzisiaj dosyć spokojny o te cechy ewolucjonalne reprezentantów Polski na bazie płomiennej przemowy Michała Probierza. Zastanawiam się, czy tutaj wystarczy nam intensywności i takiej koncentracji przez 90 minut, żeby ta drużyna właściwie pulsowała, oddychała, żeby trzymała ten rytm od pierwszej do ostatniej minuty, bo z tym mamy problemy. Bardzo często z utrzymaniem jakby grania o określonej jakości przez pełne 90 minut. A ja potrzebuję reakcji na niepowodzenia, bo ja mam wrażenie, że reprezentacja Santosa nie była w stanie zareagować na nic, co działa się na boisku. Jeżeli nie szło nam w Czechach, ja nie widziałem żadnej poprawy, żadnego zarządzania kryzysem. W Mołdawii przykład indolencji zarządzania kryzysem. Nie było żadnego spotkania, w którym na coś, co na mnie idzie, odpowiedź wychodziła z ławki. Tu liczę bardzo na Michała Probierza i to chyba coś, czego się spodziewam. Lepszego zarządzania kryzysem. Mam nadzieję, że będzie ich bardzo mało, że raczej będzie zarządzanie cieszynkami i radością, ale chciałbym, żeby to w końcu funkcjonowało, bo miałem wrażenenie, że poprzedni selekcjoner był bezradny. No jak w Pradze się pojawił pierwszy mini kryzys w pierwszej minucie, to zanim trener wymyślił, co zrobić, to już było 0-2 i po meczu. No. Tak, to tak, przegraliśmy w Kiszyniowie. No i na koniec króciutki komunikat polskich piłkarzy, kiedy już zdejmą reprezentacyjne koszulki. Można oglądać w Canal Plus online, w różnych ligach zagranicznych. Oferta specjalna, sportowe emocje na najwyższym poziomie, a ja dziś za biało-czerwony alarm dziękuję. Oczywiście zapraszam także na Hyde Park wieczorny przed meczem Wyspy Owcze Polska. Komentowany także mecz przez Edwarda Durdę i Wojciecha Kowalczyka. No i później też tradycyjnie pomeczowy Hyde Park z udziałem m.in. Wojciecha Kowalczyka, Robert Podoliński, Mateusz Borek. Dziękuję bardzo. Dziękuję wam, panowie. I do usłyszenia w kanale sportowym.